Zmienię troszkę pytanie, bo mamy bardzo mało czasu i nie chciałbym, żebyśmy tu za dużo rozmawiali o trendach. Chciałbym raczej powiedzieć o tym, czym jest TenderHut, dlaczego powstał i jak to będzie wpisywało się w te zmieniające się nowe trendy w branży travel. Nie tylko oczywiście, jeżeli chodzi o podróże służbowe, ale również jeżeli chodzi o nasze podróżowanie w celach wypoczynkowych, zdrowotnych czy historycznych, jakichkolwiek innych te podróże nas do tego nakłaniają. Tak jak Marta wspomniała, reprezentujemy tutaj trzy firmy mocno zaangażowane w rozwijanie nowych technologii w branży travel i to, żeby ta technologia była jak najbardziej ludzka i faktycznie rozwiązywała problemy tej branży. Natomiast przynajmniej nasza firma, podobnie jak TenderHut, jesteśmy bardzo młodymi firmami, które dokładnie znają problemy, jakie spotykają właśnie takie nowe inicjatywy, nowe pomysły, wchodząc na bardzo trudny i skomplikowany rynek, jakim jest branża travel. I to jest tak naprawdę pomysł na TenderHut z naszej strony, żeby ta wiedza, którą świeżo zdobyliśmy, ta wiedza, którą posiada Amadeus, czyli największa firma technologiczna w branży travel na świecie, żeby to doświadczenie, ta wiedza, te kontakty, często również pieniądze, możliwości rozwoju rynku, żeby to przekazywać. Bo wiemy, że ten pierwszy, drugi rok są najtrudniejsze. Ciężko znaleźć inwestorów, ciężko znaleźć pierwszych klientów, partnerów. A najtrudniej jest właśnie pozyskać tych pierwszych 10 klientów. Więc myślę, że tutaj będziemy pomagali, żeby ta pierwsza dziesiątka jak najszybciej wskoczyła. Dziękuję.